Witam w audycji Dzień Dobry Olecko, to znaczy, że łączymy się z panią Sylwią Wieloch, zastępcą burmistrza Olecka. Dzień dobry pani. Witam serdecznie panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od nowej strzelnicy, o którą wzbogaciło się Olecko. Jak to wygląda? No tak, to jest nasza wielka radość. Mamy nową strzelnicę zrealizowaną dzięki projektowi. Strzelnica dzisiaj mieści się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku. Pracownia ze specjalnym sprzętem powstała w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Strzelnica w powiecie 2023. Jest to wirtualna strzelnica przeznaczona do prowadzenia szkoleń strzeleckich w oparciu o multimedialny system szkolno-treningowy. Można tam ćwiczyć umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem dwóch rodzajów broni treningowej, to jest karabinka lub pistoletu. Szkolenie może być prowadzone z różnych postaw strzeleckich w wirtualnych oczywiście warunkach, zbliżonych do naturalnych oraz do różnych wirtualnych, w różnych wirtualnych odległościach. Nie używa się w nim amunicji, więc jest to bezpieczne. Zamiast nich stosowany jest promień lasera, ale imituje prawdziwy huk, wystrzał i taki realny odrzut, więc jest to dosyć ciekawe doświadczenie. Ze strzelnicy w pierwszej kolejności korzystać będą uczniowie szkół ponadpodstawowych w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Strzelnica jest też wyposażona w profesjonalny, certyfikowany system szkolno-treningowy. Ma przede wszystkim takie zalety jak bezpieczeństwo, komfort, oszczędność amunicji. No i możemy tutaj rozwijać umiejętności strzeleckie i edukować. Całkowita wartość tej inwestycji, na którą złożył się remont i adaptacja pomieszczenia oraz dostawa całego systemu, wyniosła 183 970 zł, a dotacja w tym to 147 139 zł. Korzystanie z tej strzelnicy będzie możliwe pod opieką instruktorów. Są to przeszkoleni pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku i już po feriach zaprosimy do korzystania wszystkich mieszkańców. Co ze ścieżką pieszo-rowerową z Olecka do Gordejek Małych, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu? Jak to wygląda? Olecko stawia oczywiście na aktywność i to zgadza się. Ścieżkę oddaliśmy do użytku pod koniec ubiegłego roku. Trasa ma około 7 km, jest niezwykle malownicza. Biegnie po dawnym nasypie kolejowym wzdłuż drogi wojewódzkiej 655 z Olecka w kierunku Giżycka. W ramach prac przy ścieżce postawiono 4 miejsca, gdzie każdy korzystający turysta może zatrzymać się i odpocząć, oczywiście podziwiając widoki. Ścieżka pełni też funkcję edukacyjną. Z 10 tablic o tematyce przyrodniczej dowiemy się, jakie gatunki flory i fauny możemy zaobserwować na obszarze, przez który biegnie ścieżka. I są one też elementem questu, który przygotowano specjalnie dla użytkowników. Jest to gra edukacyjna. Przemierzając ścieżkę, odpowiadamy na pytania, rozwiązujemy zagadki po to, by na końcu odnaleźć skarb. Więc serdecznie zachęcam do skorzystania i do odnalezienia tego skarbu. Kaczek, domki dla owadów. Wszystkie te działania mają się przyczynić do ochrony różnorodności biologicznej flory i fauny na tym terenie. Oczywiście są stojaki i miejsce na rowery oraz miejsce na ognisko, więc myślę, że to jest miejsce bardzo atrakcyjne nie tylko dla oleczan, ale także odwiedzających Olecko gości. Projekt został oczywiście sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i jego wartość to 4 171 i 926 zł. Także serdecznie zapraszam do korzystania. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olecku niebawem zakończy inwestycję. Chodzi o budynek przy ulicy Kasprowicza. Co dalej w związku z tą inwestycją? Tak, budowa dobiega końca i to bardzo nas cieszy. Według harmonogramu jej zakończenie planowane jest na koniec marca. Są to 24 mieszkania, które oddamy już niebawem. Myślę, że już nowi lokatorzy czekają z niecierpliwością. Są to też oczywiście miejsca postojowe oraz zagospodarowanie wokół budynku. Całość także sfinansowana z dofinansowania. Łączna wartość inwestycji to ponad 8 milionów, natomiast
natomiast wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji wynosi 659 tysięcy złotych, a wsparcie z Funduszu Dopłat 2 196 zł. I budynek budowany jest w systemie, który umożliwia najemcom dojście do pełnej własności zajmowanego lokalu mieszkalnego, więc to jest bardzo dobra informacja dla lokatorów. I oczywiście planujemy kolejne inwestycje tego typu. Będziemy o nich informować mieszkańców na bieżąco. Tymczasem, co czeka Oleczan w nadchodzący weekend i w nadchodzącym czasie, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe i kulturalne? Oczywiście Olecko nie zwalnia, wydarzeń jest całe mnóstwo, natomiast my w tej chwili żyjemy i przygotowujemy się bardzo mocno do 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który już serdecznie dziś wszystkich zapraszam. Mnóstwo atrakcji jak zwykle zapewnia sztab, olecki sztab wolontariuszy. Tradycyjnie będzie o 12 odbędzie się bieg Policz się z cukrzycą. Przy tej okazji na placu koła gospodyń wiejskich wystawią swoje wypieki za przysłowiową złotówkę do puszki. Będzie można nabyć ich wypieki, z których jesteśmy znani. Będzie warsztat sercem malowany, kawiarenka z kawą i herbatą. Tym zajmie się Stowarzyszenie Handmaiderek. Book Crossing, stanowisko Komendy Powiatowej Policji i Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Będzie także stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji WCR Ełk, więc wszystkie służby się bardzo mocno angażują, bardzo nas mocno wspierają w tej organizacji. Będą woźpowe zabawy dla dzieci oraz woźpowa dyskoteka z DJ-em. Będą także żołnierze 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie. Oczywiście będą również koncerty, no i co ważne, licytacje. Mnóstwo ciekawych przedmiotów na licytacjach. Serdecznie zapraszam do udziału i do Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbaty w Olecku, gdzie co roku odbywa się finał. Z kolei na pewno jutro serdecznie zapraszam na kolejną odsłonę Wróbelka Literackiego. Tradycyjnie odbywa się on w Teatrze AGT o godzinie 18. 3 lutego na hali Lega w Olecku odbędzie się potańcówka dla seniorów. Serdecznie zapraszamy. Będziemy się bawić tym razem z DJ-em Andrzejem Czekajem. Myślę, że bardzo atrakcyjna oferta dla seniorów. Wszyscy będą się świetnie bawić. Natomiast 10 lutego w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka to inicjatywa organizacji pozarządowych, które chcą pomóc innej organizacji pozarządowej. Będziemy zbierać środki na wsparcie Oleckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zagrają tacy artyści jak Jorgus, Markus i DJ Krankowski. I wszystkie zebrane pieniądze podczas koncertu właśnie będą przeznaczone na działalność statutową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku. Serdecznie zapraszam. Przypomnę, to jest 10 lutego w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w hali Lega. Trwają też turnusy ferii zimowych zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku. Drugi turnus ruszy 29 stycznia, potrwa do 2 lutego. W trakcie tego cyklu zaplanowane są seanse filmowe, ciepłe posiłki w formie obiadu, warsztaty ceramiczne i kulinarne, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, magiczne zakończenie każdego tygodnia. Oczywiście nie zabraknie dodatkowych niespodzianek, o które zadbali opiekunowie. I w tym samym czasie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma swoje ferie półkolonie na zimowo, więc także serdecznie zapraszamy na zajęcia z nurkowania w basenie, tenis ziemny, zajęcia korekcyjne, aquaerobik, warsztaty kulinarne, squash, turnieje piłki wodnej i mnóstwo innych atrakcji. Myślę, że dzieci nudzić się nie będą. Także to z wydarzeń. No i oczywiście zbliża się 14 lutego, Dzień Zakochanych. Regionalny Ośrodek Kultury zaplanował koncert Dominiki Barabas, który serdecznie zapraszam już dziś. I to tyle w tej audycji. Dzień dobry, Olecko. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że łączyliśmy się z panią Sylwią Wieloch, zastępcą burmistrza Olecka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie i serdecznie wszystkich zapraszam do Olecka. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.